Państwa, w związku z tym, że teraz mieliśmy procedować punkt dotyczący przedłużenia umowy najmu, ale proponuję, żeby to jednak było jako całość, więc proponuję zmiany zgodnie z Państwem prawie jako przewodniczący, przesuwam ten niżej. Natomiast punkt, który jest wniosek do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie działań kontrolnych w ramach tego tridu, bardzo prosił o przedstawienie pana. Szanowni Państwo, w imieniu Grupy Rady Kocimia przedstawiam projekt uchwały dotyczący wniosku do prezydenta miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań kontrolnych dotyczących procesu decyzyjnego przy wydawaniu decyzji z RID dla przebudowy sięgacza w ulicy Felin. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja w uzasadnieniu jeszcze chciałbym dodać, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo rażącego naruszenia obowiązujących przepisów prawa, żeby to było jasne, że takie uzasadnienie jest, że nie. Znaczy myślę, że nie, no przepisów musielibyśmy naprawdę przytaczać sporo. Istnieje prawdopodobieństwo rażącego naruszenia przepisów prawa przy procedowaniu. Proponowałbym rzeczową uchwałę Rady Miasta, może napisać, że jest cała podzięka. No właśnie. No, można było napisać. To jeszcze nie sprawa. Czyli istnieje prawdopodobieństwo leżącego uchybienia. To jest istniejące uchwały Rady Miasta. Istnieje prawdopodobieństwo. Albo z pominięciem uchwały Rady Miasta. Naruszenia procedur, przepisów prawa, przy procedowaniu decyzji z RID. Przy procedowaniu decyzji z RID. W uzasadnieniu dalej piszemy z RID. Decyzja ta była procedowana bez uchwalenia miasta Krakowa dotyczącej dróg publicznych. Uchwały dotyczącej drogi, przekwalifikowania drogi publicznej. Będziemy uchwalać całość. Decyzja ta była procedowana bez uchwały Rady Miasta Krakowa. Realizowana już. Była procedowana bez uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego przekwalifikowania sięgacza przy ulicy Telik i na drogę publiczną. Procedury przepisów wydawania decyzji z RID. Decyzja ta była procedowana bez uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej przekwalifikowania statusu sięgacza w ulicy Pelin. Na drogę publiczną. Na drogę publiczną. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę kogoś, czego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę.